Ależ, o kurde. O, ho, 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 ho. Ładna ryba. Siemaneczko. Przyjechałem z chłopakami. Przywitaj się. Kultura wymaga. Siema. Z Hubertem. Przywieźli mnie na nową wodę. Dawno tu nie byłem. Podobno wczoraj coś tu połowili. No więc zobaczymy. Przedwczoraj? A, no to sorry za złe informacje. Przedwczoraj. I podobno na... Nie na blaszki, a na żuczki z ochotką chyba. I na mormyszki. Na mormyszki. No ja nie mam mormyszek, ale mam żuczki. To sam. Damy sobie radę. Pakuję swój ten hantel. Nie wiedziałem, że tu kadrze będę. To byś się ubrał lepiej, tak? Zobacz, jakie sobie uchwyty zrobiłem. O, na wędeczki. A uchwyty z czego? Z rurki plastikowej. Czarnej. No, szarej. Chyba. Albo i czas. A to na bałałajki. Ja na bałałajki się bawiłem. Ochotka. O, i taką. O, trochę się pokręciło, ale generalnie o, taka mormyszka. Aha, jakaś. Ta tradycyjna. W kolorze. Naturalne, tak jakieś miedź. Ja. A, no to zobacz, no, no, no. Jak ja. Taki? I wystarczy na to łowisko. No, kurde. A to na człowieku, na konkretno. O, tak. Kurde, to na 10 metrów. A jeszcze źle wiązano. Dlaczego źle? Bo powinna być uwiązana tak, żeby tak stała. I powinieneś tu przewlec i tu ją zawiązać na trzonku. I ty taką żyłkę miałeś? No. To jest 14. Nie. No i jak nie? Co? No to na duże ryby. Ale poszła mi przy tej rybie. Ale to się nie ten, zerwała? No. To zawiązane coś miałeś nie tak. Albo hamulec nie ustawiony. A która to hamulec? Na hamulec? Co? Która ci zgnije? Zdejmij to. Te, o, to ty masz trochę tego. O, jeszcze tamten drugi. Nie, ale to jest zero. Ojca wyrobił. Trochę jest. Zobacz, tu. Jeszcze mamy. Jeszcze sobie to kupiłem. Marek kupuje, ale Marek nie łowi. A. To dobrze, dobry układ. Tu masz jeszcze gówno. No, kurde. O, ta może by była ciekawa. Kolorów trochę. O, ta. No, srebrna. Dobra, tak. Wszędzie próbował. Wow, wyciąga. Wow. Piękny garb, jak na tą wodę, na bałałaj. Ależ ryba. Ale widzicie, o co chodzi? Jak są małe, to od razu biorą, a większego trzeba pobujać. Piękna ryba. Już trochę większy niż te poprzednie. Mormyszka z ochoteczką. No. A ciemny? No, taki jest zbiornik. No jest rybka. Nie no, piękne ryby tutaj. Normalnie chłopaki mnie deklasują na razie na starcie. A ja nic, a oni już po 4-5 ryb. Aj! Puknął, jest. O, o! O, o, panie! O, mamy go! Czyli da się i bez ochotki. Wyszedł najpierw pod samą górę, nie uderzył, opuściłem żuka, ładnie zszedł, żuk mi się, a nie, bo to tak zawiązane. I taki o pierwszy. Gdzie te dziury? Tutaj. Upsa.
Jest. Wyszło do samej powierzchni. Tak. Ale tu widzę, że stoi mi drobnica w toni i spod tej drobnicy wyszedł. Piękna rybka. No. Ha. Dobra. Idziemy ją wypuścić. Ależ piękne branie też było. Rybki chwilowo przestały brać. Troszeczkę się odsunąłem od szczyn i pomyślałem, że może powiem wam, na co przed chwilą właśnie łowiłem. Na wędkę, na kożyłkę. A więc może zaczniemy od początku, czyli od przynęty. A, zawiązanego miałem klasycznego żuczka z czerwoną cyrkonią od pana Zbyszka, Murmyszka. Dalej jest żyłeczka 0,10. Wędeczkę to sobie właśnie w tym sezonie nabyłem nową. W sumie to mi wszystko, cały zestaw oczywiście przygotował Sati. O! A co to się stało? No nic, dobra, przewiążę. Dobrze, że to w łapie poszło, a nie na rybie. Właśnie już żyłka trochę była zmęczona. No, ale dobra, idąc dalej. Wędeczka, jest też rękodzieło. Fajne ugięcie ma. Jest dosyć sztywnawa, co pozwala fajnie zagrać kiwoczkiem z żuczkiem. Kołowrotek, jest to taki multiplikator Witcher, chyba tak? Nie, Winter. Winter Basic 35 od Iron Wolfa. Bardzo ma delikatny hamulec, łatwo go wyregulować. No i działa po prostu jak tradycyjny multiplikator. No, drugą wędkę, którą oczywiście dzisiaj nie używam, bo na blaszki zbytnio tutaj nie biorą. Jest to wędka, którą sam sobie zrobiłem. Przerobiłem z
kupnej takiej w sklepie za 20 zł. Wyjąłem z tamtej przelotki, dokupiłem szczytówkę szklaną, wszystko pomontowałem. Kołowrotek, jest to mój kołowroteczek od okoniówki, duży 2500, ale wszystko daje radę. Hamulec też całkiem spoko to działa. Także takim sprzętem łowię. No, można powiedzieć, że bardziej uczę się łowić dopiero. Dobra, przewiążemy tego żuka. Wywalę od razu jakiś odcinek żyłki. No, ze względu na to, że są to cieniutkie bardzo żyłeczki, to one po dużej rybie bądź po zaczepie rozciągają się. Albo po prostu taka skręcona, już zużyta troszeczkę żyłka właśnie może pęknąć, jak widzieliście przed chwilą. Dobra, poprzekładam sobie, zawiążę żuka i szukamy ryb dalej. Pasiaczek. Ależ to jest zabawa na tej wodzie. Pięknie biorą, agresywne brania, kurczę, o to chodziło. Można się wyćwiczyć. Naprawdę. O, wypuścimy.
Opsa. Właśnie o to mi chodziło, takim łowieniem ja się wyćwiczę. Brania są fajnie widać, kurczę, no mega sprawa, aż przyjechałbym jutro, no i niestety jutro do pracy, ale mam nadzieję, że piątek, sobota, niedziela, na pewno tu będę. Piękna sprawa. I zobaczcie, z tej jednej dziury tyle ryb. Ciekawe, jak tam idzie chłopakom. Zaraz spróbuję do nich zadzwonić. Z jednej dziury. Ładne okonki, fajna zabawa. O, idzie, aj, puknął. Był, ale się nie wciął. No i chyba się nie ukuł. Spróbujemy go jeszcze raz. Maluszek. Na to czekałem. Piękna sprawa. Pięknie tutaj się łowi. Kurczę. Niestety muszę już kończyć film, bo padają mi baterie. To jest ostatnia. Także łowienia jeszcze nie kończę, ale z wami już muszę się pożegnać. Dzwoniłem jeszcze do chłopaków przed chwilą, bo są na drugim końcu łowiska, ale coś im tam nieszczególnie te rybki chcą współpracować. U mnie, jak widzieliście, w miarę się ruszyły z jednej dziury. Fajne okonki wyjeżdżają. No ale dobra, nie przedłużam. Widzimy się na pewno tutaj już niebawem. Prawdopodobnie z pełną ekipą, bo Sati już dzwoni i nie może się doczekać. Mówi, że im jakieś zdjęcia mu powysyłał. No ale prawdopodobnie zobaczy to, co udało mi się nagrać. No dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!